te wszystkie medytacje. Te wszystkie medytacje, te satsangi, te jogi, te warsztaty, to życie. Nie chodzi nam o to, żeby było trudno naprawdę. Poczujmy, co poeta miał na myśli. Pan poeta z piosenki, co miał na myśli? Jest dobrze. Niech nas to wypełni, to dobrze. Niech się rozniesie wszędzie. Niech te endorfiny będą wszędzie, w całym ciele i w całej przestrzeni. Możliwe, że wkrada się gdzieś głowa i mówi nie, 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 nie. Czai się gdzieniegdzie. Czemu nie? No czemu nie? Poczuj się, jak umysł czasem już chce, żeby wszystko zastygło. Żeby było jakoś. Puśćcie to wszystko. Niech płynie, niech płynie, niech płynie. Pozwólcie przepływowi życia płynąć. Być, żyć. Ja kiedyś powiedziałam takie zdanie, powtórzę je jeszcze raz. Nasza jaźń to nie jest rzeczownik. Umysł próbuje z niej zrobić rzeczownik. Zastygnąć tą wiedzę. Zastyc. To jest prędzej czasownik. Się dzieje cały czas. Niezamykalny, otwarty. Niewiadomy. Niepoznawalny. Otwarty. Czasownik. Otwartość. Nie raz otwarta, ale wiecznie otwarta, wiecznie otwierająca się. Rodząca się, zmieniająca się.
nieumiejscowiona w jednym miejscu. Bez lokacji. Nie da się tej lokacji namierzyć. I nawet jeśli w tej chwili wydaje ci się, że jesteś skondensowanym tworem, to zobacz, że to doświadczenie też płynie. To doświadczenie cielesne. Natomiast jeśli zamykasz oczy i tak zupełnie szczerze odczujesz od środka, poczujesz, popatrzysz, to czy nie używając umysłu, nie używając analizy ani pamięci, i poczujesz to doświadczenie, to powiedz mi, czy ono ma kształt naprawdę twojego ciała. Jeśli tak zupełnie szczerze przyjrzysz się temu doświadczeniu w tej chwili i nie będziesz opowiadał tutaj historii, ale będziesz doświadczać po prostu. To czy jesteś w stanie narysować swój kształt? Czy się zawierasz gdzieś, czy masz jakieś granice, czy naprawdę czujesz teraz granice? Kiedy nie opowiadasz sobie historii w głowie, ale mierzysz się z bezpośrednim doświadczeniem siebie. Bez pamięci. Czy ten dźwięk, który słyszysz, jest jakoś od ciebie oddalony? Jaka jest jego odległość, czy wiesz? Czy słyszysz go w sobie po prostu? I nie musisz tam podchodzić do dźwięku. Czy musisz podchodzić do myśli swoich? Czy do dźwięków, które słyszysz? I znowu, jeśli nie posługujemy się wiedzą, którą usłyszeliśmy, czy pamięcią, czy tym, co nam kiedyś powiedziano, jakie jest nasze bezpośrednie doświadczenie? Czy w tej chwili, w tym momencie, możesz stwierdzić swój początek? Celowo zapraszam do zamknięcia oczu, bo zmysły mówią nam o rzeczach często i zmysł umysłu od razu automatycznie nazywa, wyodrębnia, więc zamknij na chwilę ten zmysł i zobacz tę bezpośredniość siebie.
Czy jesteś w stanie narysować swój kształt naprawdę? Czy coś takiego na mnie przychodzi? Czy wiesz, że składasz się z ciała w taki sposób? Czy twoim bezpośrednim czuciem jest wiedza o tym, że składasz się z mięsa ciała? Czy w tej bezpośredniości zupełnie nic o tym nie wiesz? Czy w tej bezpośredniości nie rozróżniasz początku ani końca? I nie ma dystansu od ciebie do dźwięku, od ciebie do czegokolwiek. Czy z innego miejsca słyszysz swe myśli niż to? Niż słyszysz mnie na przykład? Czy z innego miejsca słyszysz? Czy tak naprawdę twoje myśli są bliżej, a mój głos jest dalej? Czy to też jest złudzenie? Czy ta bezpośredniość jest określona wiekiem, czasem? Czy możemy stwierdzić, ile ma lat? Jaką ma płeć? Czy wszystko to dotyczy tego, kiedy otworzymy oczy? I zaczniemy interpretować ty, ja, ona, on, ja, świat. Natomiast za niedługo otworzymy oczy i możecie zobaczyć, że w otwartych oczach, przy otwartych oczach ta bezpośredniość i tak jest pierwsza. A to, co drugie nam się nakłada. Mówi co jakiś czas do nas. Czy jesteś w jakiejś relacji z tą bezpośredniością, czy też tam nie ma żadnej relacji. Oddo. Jest tylko bezpośredniość. Niedualność. Czy w tej bezpośredniości, niedualności, jedne dźwięki są bardziej swoje, a inne są cudze? Naprawdę. Czy to rozróżnienie nie powstaje?
Czy jest tam rozróżnienie na mistrzów i uczniów? Wiedzę i niewiedzę. Wewnątrz i na zewnątrz. Czy to, co jest mówione, w jakimś stopniu Ciebie dotyczy? Czy w jakimś stopniu mówi o Tobie? A jeśli tak, to dlaczego masz takie poczucie? Czy dlatego, że przekonywujące są te słowa, bądź nie? Czy dlatego, że z tej bezpośredniości słyszysz i nią jesteś? I to nic nowego. Czy ta bezpośredniość jest Twoja prywatnie? Ma Twoją charakterystykę? Twoje cechy? Twoją przeszłość? Czy w jakimś stopniu to jej nie dotyczy? Ale jednocześnie nie rani ani nie przeszkadza. Czy można tę bezpośredniość jakoś zawłaszczyć? Dla siebie. Czy też po prostu rozmowa wtedy jest zupełnie nie o tym? Jak to się czuje? Teraz. Czy to jest kojące? Uzdrawiające?
spokojne, swobodne. Jaki to cud, że zaczynasz tego doświadczać? Dlaczego tak się dzieje w ogóle? Więc dokąd mamy jeszcze dojść w tym temacie? Czy dojście do tej bezpośredniości sprawić ma, że muszę zmienić swoje życie radykalnie i zająć się wreszcie czymś ważnym? Czy nie ma to nic z tym wspólnego? Czy jest coś ode mnie wtedy wymagane? Czy zdobywam coś nowego? Czy to powód do dumy? Czy ktoś tego nie ma? Naprawdę? Czy ktoś stamtąd nie przyszedł? Stąd?
To rozpoznajcie, czy macie takie przekonanie, że razem z przebudzeniem w parze musi iść przemiana mojego charakteru. Albo chociaż pracy, albo męża. Dzieci. Czy macie takie przekonanie? Albo czy macie takie przekonanie, że no ja się przebudzę, to tam się potem wtedy wszystko ułoży samo. Bo wtedy to się wszystkim układa. I czekać będę, aż się pokłada. A jeśli się jeszcze nie ułożyło, to chyba nie jestem jeszcze przebudzony do końca. Czy też to nie ma zupełnie nic z tym wspólnego? Na zewnątrz może się nie zmienić absolutnie nic. Bo nie o taką zmianę tutaj chodzi. Rozpoznajcie, czy macie takie przekonanie, że wtedy to zacznę żyć. Bo to są te rzeczy, które nam stoją takie po drodze, to są te przekonania, te takie nasze warunki, które dajemy sobie. I ten umysł biedny, biedaczek, rozgląda się i sobie patrzy i mówi, kurczę, to chyba jeszcze nie to. Mąż ten sam, praca ta sama, dzieci wciąż się nie słuchają. Więc zaczekam, aż to się wszystko zmieni. Też nie mówię o tym, że ma takich w ogóle myśli nas nie być, no bo one mimowolnie są i nic w tym nie ma dziwnego. Pojawiają się, ale zobaczcie, jak to jest z tym tematem. Czy w tym temacie coś opóźniasz albo czekasz? Opierając się na rzeczach znowu zewnętrznych. Nieistotnych akurat w tym temacie. Niekoniecznych do rozpoznania istoty nas samych. Pewnie też usłyszeliście już to wielokrotnie, że budzili się ludzie w każdej szerokości geograficznej z wykształceniem czy bez, będący w różnych okolicznościach życiowych. Nie wszyscy byli jakoś niesamowicie wybitnie mądrzy. Albo mieli jakieś niesamowicie poukładane, jak wy to lubicie mówić do mnie, zbalansowane życie. Budzą się tylko ci zbalansowani. Ci zbalansowani się tylko budzą? Idealnie zbalansowani. Idealne proporcje. A mówi się o jakiejś wolności. Ja muszę powiedzieć, że w jakimś sensie to jest dowód na to, że nie.
Więc rozpoznajcie, w jaki sposób każdy z was na pewno na swój własny, jedyny, niesamowity, wysublimowany sposób warunkuje siebie. Stawia sobie jakieś warunki. Może rozpoznacie teraz, co to takiego jest? Czy jakie to rzeczy są? Kiedy opóźniam? Czym opóźniam? Czy możesz wejść teraz w kontakt z tym? Pewne mechanizmy mamy wspólne, ale każdy z nas jest w jakoś tutaj w specjalny sposób odjechany. Też. Więc zobacz, na co czekasz. Co jest tym kawałkiem twoim? Może można go jakoś zobaczyć. A może tego już nie ma. Bo to są takie momenty, to są takie elementy wiary. W oddzielenie. Opóźnienie. Czym jesteśmy, kiedy nie słuchamy tego kawałka? Kiedy ten kawałek nie jest na pierwszym planie, gdzieś jest w tle sobie. Nie jest najważniejszy, nie modlimy się do niego, do tego kawałka. Innymi słowy, gdzie jest nasz problem, kiedy o nim nie myślę? Gdzie? I teraz tak, czy to jest duża rzecz, wielka, ciężka, do przepracowania? Jaką czyni to nasza głowa? Czy to jest duża, wielka, ciężka rzecz? Czy tak naprawdę to nic wielkiego już nie ma? Czy mamy do tego nabożny stosunek? Szkoda czasu na ten nabożny stosunek. Wiecie, jak to jest? Małe dziecko. Widzieliście dzieci, prawda? Małe dzieci. Małe dziecko. Jak się przewróci, pokrzyczy chwilę i zaraz zapomni. Jak go ktoś obrazi, to też tej urazy nie trzyma długo. Zapomina natychmiast, idzie dalej. Coś doświadczy, zapomina, doświadcza dalej. Nie trzyma tak dużo. Natomiast jak to się tak nagromadza, my już z wiekiem mamy tak, że jak nam ktoś coś powie,
to już wiecie dobrze, jak jest. Mamy tendencję do trzymania tych rzeczy dużo dłużej. Trzymania ich w pamięci. Dzisiaj mamy się tego troszeczkę oduczać. Żeby znowu, tak jak to dziecko, po prostu no, było, nie ma, koniec. Szkoda zdrowia, szkoda życia, szkoda szczęścia, szkoda lekkości. I dlaczego dziecko tak małe dziecko, jego mózg tak dużo absorbuje w tym wieku, tak dużo się uczy, ma taką chłonność niesamowitą. A później z wiekiem nam ta chłonność się zmniejsza. Dlaczego? Bo zakrywają ją te zwoje nasze właśnie. Jak ona mogła, jak on mógł. Tak być nie powinno. I wszelkie inne warianty tego. Albo ja tak nie powinnam była. Później to ja tak nie powinnam. Ja tak nie mogę. I kręcą się w kółko te myśli. Kręcą się w kółko, kręcą. I możemy rozłożyć ręce i powiedzieć co? O Boże! O Matko! Biedni my dorośli. Tragedia. Albo możemy być cwani, przytomni. Aha! O Jezu! To nie działa, to nie działa, to działa, to nie działa. To out, to działa. Życie. Nie przywiązywanie się, nie patrzenie tam za dużo. Pff, minęło. Przeszłość nazywa się przeszłością. No bo po prostu już minęła. Nie dotyczy teraz. Dlatego się nazywa przeszłością. Przyszłość to przeszłość również. Z doświadczeń przeszłych wypuszczamy przyszłość, żeby było inaczej. Ale tylko dlatego, że mamy pamięć. Więc gdzieś może się w nas budzić taka żywotność. Tego nie chcemy, to nie działa. Błąd, cierpienie. Co działa? Gdzie jest lekkość? Jest też takie powiedzenie, follow your bliss. Gdzie jest mi lżej? Gdzie jest lekko? Idę tam. I tam jest mądrość jakaś. I tutaj nie chodzi o taki hedonizm. Zupełnie nie o tym mówię. Tylko mówię o takim wewnętrznym sprycie i wewnętrznej mądrości. Co działa? Co nie sprawia, że mój organizm jeszcze bardziej cierpi, że on jeszcze jest bardziej szarpany. I czasem, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, że właśnie kryzys przychodzi nam z pomocą, bo kiedy przychodzi kryzys, to już się tak narobiliśmy. Już było tak ciężko w pewnym momencie, że to się wszystko wykoleiło, no i wreszcie trzeba na nowo. Na szczęście. Dzisiaj mówiliśmy o tym. Na szczęście. Ten organizm może się jeszcze zresetować, jeszcze trochę pożyć swobodniej. Więc czujemy, że zamartwianie się tą przeszłością na przykład nam nie służy, prawda? Czy czujemy, czy nie? Czujemy. Czujemy to.
Więc nieustające zaglądanie tam nie będzie nam służyć. Już. Więc jak już czujemy, co zaczyna działać, i tutaj brzmi to może psychologicznie, ale no, częściowo używamy tu psychologii również. Więc jak widzicie, co działa na was, co działa w was, co was budzi tą przytomność, obecność, a co nie działa, to jeszcze większą można przytomność pobudzić do tego, żeby rzeczywiście używać tego, co działa, a tego, co nie działa, to, co nie działa, zostawić. I też przyłapywać się na tym, jak nasza głowa mówi, dobra, jutro. Dzisiaj to już może nie. Dzisiaj jeszcze sobie trochę pocierpię. Bo generalnie to lubię cierpieć. Jest co robić. Cały dzień zajęty. Możecie też powiedzieć sobie, ok, umiem wybierać lekkość. Rzeczywiście już coraz lepiej mi wychodzi. Nie narzekam na to, że właśnie zapomniałam, jak to było z tą jaźnią i dlaczego mi się to znowu pojawiło, tylko w momencie, kiedy jest ta lekkość, kiedy jest ta niedualność, kiedy jest doświadczenie tego, zaglądam w to, przypatrzę, jestem, po prostu rozsmakowuję się w tym, odpręża się w tym jeszcze głębiej. Pozwalam sobie poczuć to na poziomie komórkowym dosłownie wszędzie. Doceniam to w jakimś sensie wewnętrznym i mówię temu tak. Dlatego często taki kilkukrotnie wracam do tej przytomności, albo mówię jeszcze większa przytomność, albo jeszcze większe odprężenie. Nie po to, żeby ono miało się jakoś rozrastać, tylko po to, żeby ta głębsza inteligencja pod spodem mogła być doświadczana i byśmy mieli zaufanie do niej, zobaczyli, że rzeczywiście można mieć totalne do tego zaufanie. Że rzeczywiście nic nam nie grozi. I że naprawdę można inaczej. I że naprawdę jest w nas nieustraszony kawałek. Absolutnie nieustraszony kawałek. I totalnie wolny. Bo wiecie, można sobie tak siedzieć, wiecie, nawet na medytacji. I tak też mamy takie usposobienie często. Jest ta medytacja. Już tak się lekko robi w środku. Już troszeczkę lżej. Ale my z tego przyzwyczajenia. Tak oj tam. Tak na skromnie. Możemy sobie z tym posiedzieć, tak? Po cichutku. No jest dobrze. Ale już więcej tego dobrze nie wpuszczam. Zobaczcie, czy macie w sobie też taką zawualowaną skromność. Bo w tym wypadku ona może niekoniecznie jest cnotą. Tylko takim delikatnym sabotażem naszego umysłu również. Może być. Nie wiem, czemu o tym mówię, ale może tak być. Mówię o tym tak w środku do tej intuicji, którą macie. Intuicji wolności. Intuicji niesamowitej siły wewnętrznej. Niesamowitej wolności wewnętrznej. I którą ty właśnie masz. Ty. Każdy z was. Bo to nie jest tak, że my to się spotykamy na tej medytacji czy na satsangu i ona jest dla niego, dla niej, dla niego, dla niej trochę, dla ciebie troszeczkę, a dla ciebie i ciebie to nie. Tak sobie jesteś tu przy okazji może.
na tym wyjeździe. Tak generalnie, że sobie jogę poćwiczyć może, albo żeby, nie wiem, z nicią w sumie to jest całkiem fajne, to dobre wakacje są. Nie zawsze w sumie, ale no dobra. Nie, to jest dla ciebie. Dla każdego z was, kto tutaj jest. Ta wolność, ta potęga, ta nieustraszoność, ta wolność wewnętrzna. Bo ty ją słyszysz, z tobą to rezonuje. Ty tu jesteś. Cały ten event odbywa się dla ciebie. Wyobraź sobie, naprawdę. Wszystko to się dzieje dla ciebie. Wszystko. Wszystkie zabawy, wszystkie słowa padają dla ciebie. Wszystkie podpowiedzi, wszystkie praktyki padają dla ciebie. Czy jesteś w stanie tak to słyszeć? Że nie ma tu ani jednego zbędnego słowa, wydarzenia? Jest dla ciebie właśnie. I nie chcę tego w żaden inny sposób usłyszeć, bo usłyszenie tego w inny sposób jest znowu wymówką twojego umysłu. Wyłącznie. Cały wszechświat się złożył na ten moment, w tej postaci. Można to zignorować, albo można to przyjąć i zobaczyć, że tylko tak być może. Każde słowo jest dla ciebie. Mówię to po to, żebyście nie tracili czasu. Żebyśmy nie tracili czasu. I tak go nie tracimy, ale gdzieś niech ta głębia nasza to usłyszy.
Thank you.